Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, no cóż, mam kolejną partię z arcymistrzem. Tutaj w analizie grałem partię w Title Tuesday. Tempo gry 3, minute, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Aleksander Rustemów, arcymistrz, posiadający ranking 2.525. Dla mnie to są bardzo wysokie rankingi, i każda partia z takim arcymistrzem jest na pewno na plus. No i zapraszam serdecznie. Do analizy. Moi drodzy, grałem czarnymi. Arcymistrz zagrał ruch d4. Ja skoczek f6, c4. No i myślę, że domyślacie się jaki debiut wybrałem. Oczywiście, ukochana moja obrona królewsko-indyjska g6, posunięcie g3. Jest to oczywiście normalne posunięcie, które powoduje to, że tutaj białe grają sobie z domkiem. Solidny debiut, znaczy solidny wariant. Jak najbardziej jedna z możliwości, tak po prostu goniec na G2, goniec na, e, goniec na G7, goniec na G2. E, Roszada normalna sprawa. Skoczek na C3. No i teraz kwestia, jaki tutaj wariant wybrać. Oczywiście jeszcze zagrałem D6 e, i skoczek na F3. No i teraz zastanawiałem się, co grać, bo można e, tutaj zagrać bardzo dużo e, ciekawych opcji. Mianowicie, można zagrać na przykład plan C6, skoczek D7, E5, coś takiego ustawiać, ewentualnie skoczek D7, E5 od razu, można skoczek C6 z planem A6, wieża B8 i tutaj może B5. No bardzo dużo jest możliwości, jakiś goniec F5 w pewnym momencie i skoczek E4, takie istnieją opcje. No ja postanowiłem zagrać skoczkiem na C6, gdyż jestem świeżo po analizach, z tego wariantu, aczkolwiek tutaj nie poszło tak jak chciałem, troszkę zacząłem kombinować sobie, ale to wszystko było świadome. Rozsada ze strony białych, no i zagrałem gońcem na F5. Stwierdziłem tak. No, wyprowadzę sobie wszystkie figury, będę sobie nimi aktywnie stał. Zawsze, jak wyprowadzę sobie wszystkie figury, to czuję się pewniej, bo wiem, że debiut jest rozgrywany prawidłowo, z reguły. No i do takiego wniosku doszedłem. I teraz tak. Moi drodzy, przeciwnik zagrał skoczek A1. Jak najbardziej dobry ruch. Wydawałoby się, że skoczek, który ucieka do swojego obozu jest złym posunięciem. Nic z tych rzeczy. To jest dobre posunięcie. Skoczek daje możliwość białym zagrania ruchu E4. Goniec tutaj fajnie patrzy. Okej. Okay. No cóż, mogłem spróbować zagrać na przykład skoczek A5 z planem C5. Takie opcje istnieją, lecz ja postanowiłem zagrać E5, nieco gorsze posunięcie, już mówię dlaczego. Przepraszam, już mówię dlaczego. Ponieważ po D5 no skoczek A5 nadal istnieje, ale ja zagrałem skoczek A7 i ten ruch no troszeczkę przeszkadza z tego względu, że jest E4, no i goniec zagrał na D7. Moi drodzy, skoczek poruszył się na D3, te skoczki. Tu stoją bardzo przyjemnie, bardzo dobrze, no i tak brakuje mi tempa, żeby do tego F5 dojść. No cóż, zagrałem troszeczkę teraz źle, to muszę się przyznać, i już pokażę ten błąd, żeby go nie powielać więcej. Zagrałem c Ten ruch mi się bardzo podobał z tego względu, że nieco zatrzymuje falangę pionów na hetmańskim skrzydle, lecz nie zwróciłem uwagi na, na tę sprawę, że tutaj białe mogłyby. Zagrać po prostu ruch F4. Tak nie poszło, ale ten ruch jest bardzo dobry. Dlaczego? Bo skoczek z pionkiem od razu mocno atakują pionka na E5 i teraz no, muszę zareagować konkretnie. I teraz tak, jeżeli na przykład bym odszedł y, skoczkiem, to on tutaj wybija, ja odbijam pionkiem, tu leci pion, a gońcem absolutnie nie mogę odbić, bo stracę tego potwora. Więc tu się robi bardzo ciężko i jedyny słuszny chyba ruch to byłoby wybicie. Istnieje oczywiście możliwość bicia pionkiem z bardzo fajnym centrum, ale myślę, że bicie gońcem jest atrakcyjniejsze mimo wszystko, gdyż wstępem pionek jest atakowany i po takim ruchu skoczek c8, moi drodzy, no tutaj można grać wiele dobrych ruchów białymi, na przykład hetman d2, nie pozwalając tutaj zagrać h6 albo też z planem goniec h6 czasami. No i też grozi taka opcja jak e5, bardzo nieprzyjemna, więc trzeba na to uważać. No tutaj byłoby źle, lecz mój przeciwnik, właśnie tutaj już ruch wykonałem, bicie w przylocie nastąpiło. Przypomnę osobom początkującym, że bicie w przylocie polega na tym, że jak pionek stoi za swoją połową, tutaj w tym wypadku biały pionek na piątej linii i ja zagram od razu o dwa pola, to przeciwnik albo się decyduje na bicie w przylocie w ten sposób, albo... W następnym ruchu już tego wykonać nie może. No, tutaj przeciwnik wybił, i teraz pytanie: czym odbić? Jestem ciekawy, czy zgadniecie, czy czujecie blusa w królewsko-indyjskiej, moi drodzy. Mamy do wyboru trzy opcje: oczywiście, pionkiem, gońcem, skoczkiem. Co jest najlepsze? Obiektywnie, oczywiście, tutaj z analiz moich wieloletnich, powiedzmy w tym debiucie na szczęście zagrałem dobrze, zmyślał, co dalej. Jest to bicie skoczkiem. Według mnie najlepsze silniki się zgadzają. O co chodzi? Przecież zostawiamy tutaj słabego pionka D6. Czasami ten pionek D6 ginie za cenę rozwoju. Przede wszystkim, skoczkiem z C6 chcemy się władować na D4, stojąc aktywnie i tak troszeczkę prowokując tego gońca do tego, żeby tego skoczka nam wybił. No ale mm, no cóż, no pozycja jest cały czas normalna, powiedzmy tak. Jeżeli byśmy na przykład wybili pionkiem, to czasami jest przełom C5 i z tymi pionami nie wiadomo, co robić. One tracą koordynację. No, wybił skoczek, moi drodzy. B3 zostało zagrane. Tutaj mój przeciwnik gra solidne szachy. Ja sobie zagrałem A6 z planem, żeby tam próbować zaraz zagrać B5. Nastąpiło A4. Od razu skontrował mnie tu przeciwnik i goniec na E6. Nieco przestawiłem tutaj gońca. Myślę, że to jest dobry plan z tego względu, że planuję czasem zagrać skoczek D7, skoczek na C5. Takie opcje tutaj istnieją. W tym momencie H3 zostało zagrane. No, nie rozumiem tego ruchu. Chyba posunięcie niepotrzebne. Ale przypominam, jest to partia... 3 minuty plus 1 sekunda, więc na pewno ruchy wykonywane automatycznie, w jakimś tam stopniu, nie szkodzą pozycji. Nie są takie super dokładne posunięcie, Nie jesteśmy arcymistrzami. 2800 gramy dalej. Aczkolwiek mój przeciwnik jest arcymistrzem, więc chciałoby się wymagać od niego więcej. Ale gra dobrze. Oczywiście ja gram, nadal ta pozycja jest około równa. Wiecie lub nie. Kwestia charakteru, czy ktoś lubi tak grać czarnymi. Ja lubię. My, drodzy, skoczek na D7 zostało zagrane, Normalny ruch. Goniec na a na A3, no właśnie, niby normalny ruch, ale zobaczcie, że goniec atakuje mi piona. No i cóż tutaj mogę zagrać? Hetman B8, istnieje takie posunięcie. No lecz nie za bardzo mi się spodobało i wróciłem po prostu skoczkiem. Straciłem tempo, można powiedzieć. Król zagrał na H2, tu przeciwnik też stracił tempo. Nie wiadomo po co, nie rozumiem tego kompletnie ruchu, ale dobra. Poszło, może chciał zagrać po prostu F4 i nie mieć króla na G1. Takie opcje też w jego głowie pewnie istniały. Wieża C8. No cóż, wieża C8 po to, żeby próbować grać B5, żeby tu był skoczek, troszeczkę taki, e, powiedzmy, atakowany przez tą moją wieżę, ale wieża od razu skontrowała. Wieża C1, tu wszystko jest dobrze. No i postanowiłem zagrać tym skoczkiem na D4. Silniki się zgadzają, więc byłem zadowolony, że do tego momentu idzie w miarę poprawnie. Skoczek zagrał na E2. No i moi drodzy, no cóż, można by było wybić tutaj na E2 i zagrać Hetmanem na B6 z atakiem na pionka. Z takstępem przestawić wieżyczkę, skoczka gdzieś tam rzucić, no i tak tak można by było próbować. Teraz to już rozumiem, dlatego że ten skoczek zobaczcie z C3, on na D5, chęt, skoczek z C3 na D5 by się chętnie tutaj ustawił, ale zawsze byłem gotowy wybić to, więc, więc no tutaj skoczek, no nie wiem, zagrał inaczej po prostu. Ja zagram wieża E8, przejdźmy dalej. Skoczek wybił i pionek wybił. No, nie najlepsza moja decyzja, te pionki są zdwojone. Lecz ja z, z takim powiedzmy intuicyjnym podejściem tutaj troszeczkę podszedłem do tej pozycji, dlatego że... Ten goniec mi się nieco wydłużył, tylko tutaj nie ma sensu. Skoczek pięknie to blokuje. To wygląda bardzo dobrze u białych. I to jest dobre u białych. Bierze E1. Spokojny ruch przeciwnika. Moi drodzy, no cóż. W tej pozycji zagrałem źle. Zagrałem hetmanem na A5. Zaraz do tego dojdę. Ale jak można by było inaczej? Można by było zagrać na przykład B5. Dobre posunięcie, które rozwala tutaj skrzydło i wyciąga trochę gońca dalej. No i... Po wybiciach tutaj do końca jakiś tam Hetman B6 istnieje prawdopodobnie i próba wybicia pionka, e, takie zwariowane szachy można by było grać. Tutaj też Hetman B6 byłoby dobrym ruchem, nawet bym był skłonny bardziej chyba tak zagrać, jednak e, tutaj kontroluję cały czas pionki, e, wzmacniam atak na B3 i cały czas. Cały czas chciałbym zagrać skoczek d7, skoczek na c5. Myślę, że to by była dobra opcja dla czarnych. Niestety tak nie zagrałem, moi drodzy. Zagrałem headman a5 i to jest pierwsza pierwszy poważny błąd tak naprawdę. Świadomie tego pionka oddam, ale w ogóle takie trochę zacimienie tutaj miałem. Mamy w tej pozycji po minuta 50, więc czasu jeszcze jak na title Tuesdays Całkiem sporo, no lecz trzeba szybko podejmować decyzję. No i tutaj mój przeciwnik wybił. No wybił, no co miał zrobić? Niestety, niestety dla mnie, no bo te pionki go tutaj szybko cementują. Ja tego jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Zagrałem wieżą, on zagrał E5, zagrałem skoczek E8 z myślą wybicia. I co on zrobił? Wzmocnił tego gońca. Ten potwór stał się okropny. Okropny wręcz. No wybiłem, po prostu wybiłem i on zbił pionkiem tutaj. Na D6. Jeszcze bardzo ciekawą opcją dla białych byłoby zagranie B4 z trąceniem. Hetman musi wracać i po wybiciu. Hetman gra D7. W ogóle strasznie skrępowane te figury by były. Te pionki tutaj stoją fantastycznie. Goniec fantastycznie. Skoczek idealnie. Wierzę, ide... No wszystko idealnie u białych jest. Idealnie u białych. Wygrana pozycja białych totalnie. Moi drodzy, no cóż, poszło bicie tutaj. Nadal pozycja białych jest świetna. Wierzę D7, no. Takie zwykłe bronienie tutaj piona No cóż ja mogę powiedzieć w tej sytuacji Zagrał B4, hetman na D8 Nieco lepiej niż na D7 by stał Jakieś tam opcje istnieją oczywiście przez E6 No i co dalej? Mój przeciwnik zagrał A5 No tak mnie tutaj nieźle zablokował Pokazał mi, gdzie raki zimują Te pionki są ustawione fatalnie Wieża B8 Pasywna obrona, cóż mi więcej pozostało w tej pozycji Może wygrywać na czas Tylko, że sekunda za ruch się dodaje Skoczek f4, no i hetman f6, no takie posunięcie, jak posunięcie, co tu, co tu większego wymyślać. Skoczek wybił tego gońca, pionek wybił, moi drodzy, i f4 nastąpiło. No taki też ruch, zaczepka poniekąd, no i postanowiłem zaczepić go tutaj g5. Nic mi nie pozostaje do stracenia, słuchajcie, no... Odkrywam króle, sobie zdaję sprawę. Ta pozycja jest kompletnym klopsem: nic tu nie widać. Jest kompletnie przegrana, plus prawie 7 pokazuje dla białych. Ze względu na tą machinę, i zobaczcie, że goniec jest lepszy od tego gońca. Król bezpieczny, wszystko gra. Hetman zagrał na G4. OK, no w tym momencie po prostu wybiłem. Wieża mi tutaj wtrąciła bicie na E6, co jest bardzo dobre. No, zbiłem tu. No, bo co miałem zrobić? Otworzyłem trochę króla, lecz białych pozycja jest cały czas wyśmienita. Tutaj król powinien wybić na G3 o dziwo. Byłoby to dobrym zagraniem. No i czarnymi można byłoby się poddawać po Hetman F8, na przykład wieża F1. Nie ma co grać. Kompletnie nie ma co grać. Jest koniec partii. No koniec, no tutaj nawet nie trzeba analizować, ale mu, mój król, przepraszam, przeciwnika król zagrał na H1, co nie zmienia oceny sytuacji. Cały czas białe mają y, zwycięstwo y, na szachownicy. No, Hetman F2, no tam wiecie, takie strachy na lachy, troszeczkę tutaj, no nic y, y, specjalnego tutaj się nie rodzi, Bronie tutaj y, cały czas. Czasami jakieś takie opcje grożą z szachem, wybicie, wybicie. Y, uproszczenie trochę pozycji, ale trzeba oczywiście uważać y, czarnymi. Yy, I białymi, no cały czas yy, białymi trochę mniej. Bierze F1, bardzo dobre posunięcie. Moi drodzy, ja się chciałem już tutaj poddawać. Mój przeciwnik ma minutę 6 sekund, ja mam 47 sekund. Chciałem się poddawać, ale myślę, no zagram jeszcze, no bo co mam grać? No nic do stracenia. Kilka ruchów wykonał w skomplikowanej pozycji, chociaż to nie jest aż skomplikowana pozycja. Na tyle. Ocena silnika plus 20,9 yy, Białe mają totalne zwycięstwo. To jakaś wieża E4 jest pokazana. Z tego względu, że tutaj wieża ginie. I się robi bardzo, bardzo niebezpiecznie. Jest koniec partii. Wieża musi generalnie zejść z siódemki. Jak zejdzie, to wieża wchodzi na E7 i koniec partii się robi. Potem kolejna wieża na F7. Masakra. No cóż, moi drodzy, wieża zagrała na E2. Czas też robi swoje. Hetman D3. Stwierdziłem, że jeszcze jakaś. Tutaj obrona ewentualna, ale goniec E4 został potraktowany ostro. Yy, hetman C4. No z tego względu, żeby tutaj jakoś pilnować, coś próbować. Hetman F5. No i moi drodzy, już naprawdę chciałem kliknąć, poddaj się. No, bo tutaj już grozi mat w jednym ruchu. No, jak grać? No, znaczy, to jest dalej wygrana pozycja białych. No, wieża F7, oczywiście. Muszę zasłonić króla. Hetman zbił na H7 i król F8. Co zrobiły białe? Białe zbiły po prostu. Ja wybiłem i król zagrał na G2. No, wydaje się to solidnym ruchem. Cały czas zwycięstwo u białych jest tutaj na widelcu. Tutaj widzimy, że opcja zbi wybicia grozi. Jakaś wieża F2 później. Cały czas kontrola. Nawet białymi, słuchajcie, można byłoby się pokusić o wymianę Hetmanów bez problemu. I białe. Dałyby radę, bo ten pionek jest totalnie słaby, musiałbym go zawsze bronić. A jak nie obronię, to polecą mi dwa i pionki pójdą. Przepraszam, wieża zagrała na E8, moi drodzy, i D7. No, taki ruch nieco zaskakujący. Oddaję pionkę, ale o co chodziło? Możliwe że, coś mi... Możliwe, że coś tutaj biały myślał w tym stylu. No ale możliwe, e, tego nie wiem, no nie, ciężko powiedzieć, może tutaj Szachal to cały czas bronię. Takie oddanie pionka, no dawało mi jakiekolwiek tutaj już nadzieje, na cokolwiek. E, no cóż, przeciwnik zagrał wieża D2, więc już stwierdziłem, oddał pionka. Dobra, e, trochę żyje, bo ten pion był bardzo groźny i z powrotem hetmanem sobie zagrałem. I moi drodzy, e, ocena silnika w tym momencie wynosi 0,90, czyli białe wypuściły ogromną przewagę w tym momencie. Lecz, lecz moi drodzy, co tu się teraz zadziało? Arcymistrz popełnił totalną gafę, ale to totalną. Ha, jakby to powiedzieć? No błąd, no. Goniec zagrał na G6. Na no, chce mi tutaj wziąć wieżę. Ocena zmienia się na, uwaga, minus 26,3. Wygrana pozycja czarnych. Czy... Dostrzegłem tę wygraną, moi drodzy Czy wy dostrzegacie tę wygraną? Jak należy dalej zagrać? Otóż w partii nastąpiło dalej tak Hetman D5 Kontra, moi drodzy Jest szach Ten pionek spełnia bardzo ważną rolę Bo jak tam król odejdzie, to jakieś maty wiszą e, Tutaj goniec świetnie broni H6, H8 W razie czego Król zbił na G3 No i wieżą wtargnąłem na E3 Król H2, moi drodzy Hetman E5 e, Szach Król na G2, Hetman G3, Król H1. No i przeciwnik dał opcję, żebym dał mu mata. Partia totalnie źle zagrana z mojej strony, lecz efekt, widzicie na samym końcu, jest zupełnie inny. No tak wyglądają blice, ale cieszy mnie kolejny skalp arcymistrzowski. Nieważne w sumie jak to poszło. No ważne, że jest ten skalp, wynik jest wynikiem. No partia oczywiście zagrana w debiucie słabo, ale wyciągamy z niej wnioski, uczymy się dalej. Dzięki serdeczne za, za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.